Jako, witam Was w drugim odcinku serii Sprawdzamy Japoński. W pierwszym odcinku wraz z Japończykiem Pimkiem zastanawialiśmy się, o co może chodzić w teledysku grupy Takonafide, a dzisiaj poczytamy sobie razem znaki, które są w teledysku Darii, Zawiałów, Wojny i Noce. Tak, nie chciałam przekręcić tytułu, chyba wszystko powiedziałam dobrze. I przyznam się Wam szczerze, że tak naprawdę powinnam zacząć tą serię od właśnie twórczości pani Darii, ponieważ to dzięki niej wpadłam na pomysł, by zabrać się za polskie grupy polskich artystów, którzy inspirują się Japonią, mają jakieś japońskie słówka, jakieś japońskie właśnie znaki w swoich teledyskach, w jakichś swoich utworach. Dlaczego? Ponieważ to właśnie dzięki pani Darii bardzo dużo osób, ja jeszcze wtedy nieświadoma, że to o to chodzi, pisało do mnie w sprawie tłumaczenia tytułów piosenek, tłumaczenia nawet niektórych fraz, które pojawiają się po japońsku w piosenkach i nawet miałam sytuację, że napisała do mnie wspierająca osoba, dziękuję bardzo, że to ze mną jesteście wspierający, zawsze możecie na mnie liczyć i właśnie napisała do mnie osoba, żeby skonsultować znaki właśnie na Wojny i Noce, ponieważ miały się one pojawić w formie tatuażu, więc no słuchajcie, poczułam się, że kurczę, no muszę zobaczyć, co to jest. No i tak się stało, że w końcu się za to zabrałam. No i jest o tym dzisiaj odcinek. Oczywiście wszystkie piosenki oraz teledyski pani Darii znajdziecie w opisie, ponieważ nie mam takiej odwagi, by użyć w swoim klipie, w swoim wideo fragmentów muzyki. Nie wiem, co by na to powiedziało Sony oraz YouTube. No generalnie trochę się boję, więc musicie mi wierzyć na słowo, jak będę czytać fragmenty piosenek, albo jak będę Wam pokazywać screenshoty z teledysku, ale możecie sobie w międzyczasie odpalić oczywiście i zobaczyć, o czym mówię na bieżąco, oglądając te teledyski i patrząc na te piosenki. Przygotowując się do odcinka, oczywiście wszystkie tytuły, wszystko to, co się pojawia w teledysku, bo to jest jeden teledysk, ale w nim jest tak dużo informacji, że musiałam przysiąść na parę dobrych godzin i się ze wszystkim zapoznać, więc trochę się nasłuchałam muzyki. Obejrzałam też wywiady z panią Darią, to tak jako dodatek do tego wszystkiego, co ja zrobiłam na początku. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że muzyka bardzo skojarzyła mi się z japońskim zespołem The Novembers, więc jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli podoba się Wam styl muzyczny właśnie tego albumu Wojny i Noce, no to ja polecam The Novembers. Zobaczcie sobie japoński zespół, taki fajny, ciekawy. I dzisiaj teledysk, o którym będziemy rozmawiać, teledysk, na którym będę opierać ten cały odcinek, jest to właśnie teledysk Wojny i Noce. I pod tym samym tytułem jest również wydany cały album muzyczny, w którym jest, jak dobrze pamiętam, 13 piosenek. I wydaje mi się, że jest to idealny wstęp w ogóle, żeby zacząć omawiać ten teledysk, czyli liczba mnoga w języku japońskim. Wojny i Noce. Wydaje mi się, że osoby, które nie są zainteresowane językiem japońskim albo nigdy się go nie uczyły, będą zdziwione tą informacją, ale w języku japońskim jako tako liczby mnogiej nie ma. O tym, czy czegoś jest jedna sztuka, czy więcej, dowiadujemy się najczęściej z kontekstu wypowiedzi lub klasyfikatorów, którymi posługujemy się, wymieniając poszczególne przedmioty. Wojny i noce same w sobie przedmiotami nie są, więc jak się domyślacie, nie jesteśmy w stanie ich właśnie liczyć klasyfikatorami jako jedna noc, druga noc, trzecia noc, jedna wojna, druga wojna, trzecia wojna, więc nie ma takiego klasyfikatora, ale jeżeli chcemy podczas rozmowy podkreślić, że chodzi nam o dużą ilość albo o małą ilość nocy czy wojen, to możemy posłużyć się zaimkami liczebnymi, które będą nam pokazywać, że czegoś jest dużo, taksan oi, lub mało, sukunai. W przypadku tych dwóch słów, czyli wojny i nocy, brzmi to nienaturalnie, więc po prostu zostawiamy to tak jak jest i musimy się z samego kontekstu wypowiedzi domyślić, czy jest to liczba mnoga, czy jest to liczba pojedyncza jako wojna i noc, czy wojny i noce. Tak jak wspomniałam, tłumaczenie wojna i noc również jest poprawne i tutaj definitywnie, jeżeli chodzi o liczbę mnogą, to jest to wskazówka autora, czyli pani Darii, która w wywiadach, które oglądałam, mówiła właśnie, dlaczego taki tytuł, nie chciała tutaj zdradzać dokładnie, są to jakieś bardzo osobiste przeżycia, jakieś personalne historie, ale słuchając wywiadów, oczywiście polecam, zapoznajcie się z nimi, bo ja tutaj Wam nie będę wywiadów opowiadać, oraz widząc teledysk, bo teledysk sobie oczywiście parę razy oglądałam, to doszłam do wniosku, że
ten dramat, który się działo w życiu pani Darii, nazwijmy to tak dramat umownie, że złe chwile, trwało właśnie wiele nocy i dlatego autorka nazwała ten utwór w liczbie mnogiej, Wojny i noce. Jeżeli chodzi o samą liczbę mnogą, to mogłabym jeszcze wytłumaczyć, w jakie sposoby na przykład robi się liczbę mnogą z rzeczowników i tak dalej, ale tego jest naprawdę bardzo dużo materiału, a dzisiaj chciałabym się skupić tylko i wyłącznie na twórczości pani Darii, więc jeżeli chcielibyście odcinek o liczbie mnogiej, no to dajcie znać w komentarzu i ja taki odcinek zrobię, a dzisiaj tylko teledysk. I też zanim przejdziemy do samego teledysku, chciałam tylko powiedzieć, że faktycznie bardzo dużo czytałam na temat tego albumu, ponieważ to wszystko się łączy w jedną dużą całość. Pani Daria wspomniała, że lubi jak czytelnicy, jak odbiorcy sami analizują jej teksty, jej piosenki, więc czuję, że mam taką wolną rękę, żeby sobie tutaj analizować, więc jeżeli wy macie swoje jakieś obserwacje na podstawie tego, co za chwilę będę mówić odnośnie właśnie japońskich słów, no to feel free, możemy sobie to w jakiś sposób razem przedyskutować w sekcji komentarzy. Wydaje mi się, że kwestia tytułu już jest w miarę wyjaśniona, tutaj nie ma za bardzo co wyjaśniać, wszystko jest poprawnie, senso, wojna, joru, noc, połączone razem, liczba mnoga w kontekście domyślnym, wojny i noce, wszystko jest git, wszystko spoko, więc chyba możemy się już zanurzyć w teledysk. Tutaj ode mnie taki subiektywny komentarz, teledysk mi się bardzo podoba, jest naprawdę przeuroczy, wszystko jest utrzymane w kresce właśnie anime, czyli animacji japońskiej, tylko że w realiach polskich. A dlaczego w polskich, to zaraz się dowiecie, ponieważ jest to też ukryte, jak właśnie ten kontekst cały, liczby mnogiej, jest to ukryte w teledysku i zaraz się dowiecie, w którym miejscu dokładnie. I tutaj pozwólcie, że będę zerkać sobie na, może nie tyle na notatki, co na zdjęcia, żeby niczego nie zapomnieć. I tutaj na dzień dobry wita nas metro. Jesteśmy w metrze i w tym metrze niechlujnie na ścianie jest napisana grafika, która jak sami widzicie, no nie jest w języku polskim. Horo. Horo. Tak. I jest to dosłowny zapis w katakanie słowa hollow z języka angielskiego. Czym jest katakana? Katakana to sylabariusz, który nam służy do zapisywania słów obcojęzycznego pochodzenia, czyli właśnie no, hollow, tak? Coś pustego, coś dziurawego. I właśnie podejrzewałam, że może chodzić o tą pustkę i tak dalej, aczkolwiek zobaczyłam wywiady i faktycznie utwierdziły mi one w przekonaniu, że to o to chodziło, że to właśnie to jest to. I tak naprawdę mogłabym na tym zakończyć, ale jest jedna rzecz, której, no ja wiem, że się czepiam, ale no chciałabym to powiedzieć, ponieważ jest to dość ważne, nawet jeżeli jest to graffiti, nawet jeżeli jest to niechlujne pisanie w języku japońskim, ale bardzo mocno rzuca się brak kolejności kresek. Brak kolejności kresek, brak proporcji, i generalnie ten znak, ten całe słowo, horo, jest w moim odczuciu no, niepoprawnie napisane, tak? Bym powiedziała, że wręcz namalowane, że to nie jest pismo, tylko jak obrazek ktoś to narysował. I o co chodzi? Już wam mówię. Pierwsza sylaba ho jest napisana w taki sposób, że ta górna część, czyli ten taki mały dzędzolek i ten daszek, wydaje nam się, że jest nieintegralną częścią znaku, że jest po prostu osobno i dopiero potem mamy tą taką laseczkę i dwie nóżki. To by sugerowało, że znak jest napisany w pięciu kreskach. Dzyndzolek, daszek, dwie kreski, potem mamy laseczkę trzecią i dwie nóżki, czyli mamy pięć kresek. No niestety znak ho w katakanie jest pisany czteroma kreskami. I ten mały dzyndzolek z tą długą laseczką, która też tak nie powinna wyglądać, jest jedną kreską. Nawet jeżeli piszemy ręcznie, to piszemy jedną kreskę i taki malutki haczyk na dole. To nie jest taka długa nóżka, laseczka, nie wiem, mi się to z laseczką kojarzy. W każdym razie nie powinno to tak wyglądać i gdy pierwszy raz popatrzyłam na ten znak, to nie bardzo wiedziałam, czy jest to znak kanji jakiś, czy może jest to w języku chińskim, czy co to jest. Więc gdyby nie to, że zaraz w propozycjach pojawiła mi się ta piosenka w formie osobnej piosenki, czyli osobna piosenka horu, która była zapisana inną czcionką, to ja bym się sama z siebie nie domyśliła i konsultowałam, bo robiąc ten odcinek konsultowałam sprawy, które dla mnie były niejasne z innymi Polakami w Japonii, którzy mówią po japońsku biegle, nie tak, że coś tam rozumieją, tylko mówią biegle, ale też z Japończykami i wszyscy mieli problem z tym pierwszym znakiem, co to jest. Dlaczego? Ponieważ drugi znak, ro, też nie jest zbyt dobrze, poprawnie napisane, jest też niechlujnie,
napisane w czcionce komputerowej. To nie jest czcionka odręczna. I te dwa takie malutkie dzędzolki na dole to sugerują, że to po prostu jest namalowane, to nie jest napisane, tylko to jest namalowane. I ja wiem, że dla osób nieuczących się języka, dla osób, które nigdy nie miały styczności z językiem japońskim, to może to być czepianie się na siłę, mogę przesadzać, mogę wymyślać, ale niestety w języku japońskim ten kakijun, czyli kolejność pisania kresek oraz ilość kresek, są bardzo ważne. To od nich zależy, czy właśnie rozczytamy znak, to po pierwsze, po drugie, czy odróżnimy go od innych podobnych znaków, ponieważ jak sami wiecie, w języku japońskim jest masa znaków i właśnie przestrzegając ten kakijun, czyli i kolejność pisania kresek, i ilość kresek, ale też proporcje całego znaku, no to jesteśmy w stanie bez problemu rozczytać, przeczytać i powiedzieć, co to jest za znak, jakie ma znaczenie. Więc to jest jedyne, czego mogłabym się tak naprawdę przyczepić, bo sylabariusze to nie są obrazki. To, co wy takie widzicie, dziwne krzaczki, domki, pieski, to nie są obrazki, to są no, litery w języku japońskim i te litery mają konkretną kolejność pisania i ucząc się języka japońskiego, czy chińskiego, czy innego azjatyckiego, jest to bardzo ważne, żeby właśnie nie malować, tylko pisać. Tak, tak, tak to chciałam powiedzieć. Ale to jest kwestia czcionki. Jest okej. Tylko chciałam tak tylko przypomnieć o tym kakijunie, że to jest ważne. I idąc dalej do teledysku, dostrzegamy napis w tej gazecie takiej interaktywnej, która pojawia się w metrze, Warszawa News. Czyli po prostu newsy z Warszawy, newsy w Warszawie, nie? I dzięki temu wiemy już, że akcja dzieje się w Warszawie, że jest to warszawskie metro, nie jest to Tokio, jest to Polska. Tak, czyli wszystko dzieje się w stolicy. I słuchajcie, tutaj wychodząc z metra mamy naprawdę całą gamę napisów, więc będę je tłumaczyć w takiej kolejności, w jakiej one rzucały mi się w oczy i robiłam po prostu screenshoty dla Was. Pierwszy, który mi się tak rzucił właśnie w oko, to był Hana no Yoru, znaki na Hana. Później mamy łącznik i Yoru, Hana, kwiat, Yoru, noc. I słuchajcie, można też to przeczytać jako Ka no Ya. Nie wiem, które czytanie tutaj wybrała pani Daria, ale zostało to przetłumaczone jako Flower Night i chodziło to o kwiecistą noc. Jest to czyste słowotwórstwo wynikające z odwrócenia konstrukcji gramatycznej, ponieważ nie ma takiego słowa, na próżno go szukać w języku japońskim, w jakichś słownikach czy w jakichś utworach literackich, nie ma czegoś takiego. Ale to nie znaczy, że jest to błąd, jest to po prostu słowotwórstwo, ponieważ istnieje coś takiego jak nocny kwiat, tak, czyli Yoru no Hana, ale jak to odwrócimy i zrobimy kwiecistą noc, to jest to w jakiś sposób zrozumiałe. I skąd to właśnie ka no ya? Słuchajcie, ja wpisałam te znaki. O rany, żeby mi teraz się tutaj YouTube nie przyczepił i żeby pani Daria nie poczuła się w jakiś sposób urażona, ale słuchajcie, znalazłam jeden lokal, który się tak nazywa. I mówiąc delikatnie, jest to lokal zajmujący się relaksacyjnym masażem, więc sami możecie się domyślić, co to jest za miejsce. Ja wam nie będę pokazywać obrazków. Kto będzie chciał, to sobie sam wpisze te znaki w wyszukiwarkę i sobie znajdzie tą stronę. W każdym razie na tej stronie ten lokal nazywa się tymi samymi znakami jako Ka no Ya. Dokładnie tak, kwiecista noc, relaksacyjny masaż i te sprawy. Kolejny napis, który rzucił mi się w oczy, to było Yellow Taxi, czyli żółta taksówka, po prostu yellow od yellow, angielskiego yellow taxi, wszystko to samo, widzicie znowu katakana, żółta taksówka. I jak już się spodziewacie po moich filmach, nie ma takich taksówek, jak widzimy w głowie, żółta taksówka, to mamy na myśli te takie z filmów ze Spider-Manem, takie amerykańskie, prawda? I tutaj też właśnie dzięki temu, że obejrzałam wywiad, to potwierdziło się moje przypuszczenie, że chodziło tutaj o Nowy Jork i tak pani Daria to potwierdziła, że to chodzi właśnie o Nowy Jork. Jeżeli chodzi o Japonię, oczywiście mamy żółte taksówki, mamy też czerwone, czarne i zielone, ale nie mówimy Yellow Taxi, po prostu mówimy taksi, po prostu zwykła taksówka. Tutaj kolejne, co mi się rzuciło w oczy, to był urwany napis, urwany, dlatego nie wiedziałam, co to jest, Rinshiho. I tak myślę, kurde, nic mi to nie mówi, nie wiem, o co chodzi, może znowu jakaś nazwa własna. Nihuhu, nie miałam żadnej wskazówki, nie wiedziałam, o co chodzi. I słuchajcie, dopiero po zerknięciu na profil, czyli weszłam sobie na profil YouTube pani Darii, odkryłam piosenkę Prinsiporo. I ja myślę, kurde, no przecież ulubiony batonik mojego pimpka. Jak sobie wejdziecie
w moje stare filmy, jak Pimpek testuje, Japończyk testuje, tu mamy tam właśnie Prince Polo i on sobie tam je. No i ja już zadowolona, tak, to na pewno chodziło o tego batona, obejrzałam wywiad i pani Daria mówi, że nie, nie chodziło o tego batona. Ale czegoś dowiedziałam z tego wywiadu też ciekawego, że to nie pani Daria jest odpowiedzialna za wszystkie tłumaczenia, za wszystkie teksty piosenek, za wszystkie tytuły piosenek, tylko jej producent pan Michał Kusz. Więc powiedziała na wywiadzie, że jeżeli mamy jakieś pytanie, dlaczego taki ciekawy, przewrotny, figlarny tytuł, to zapytać pana Michała Kusza. Jeżeli będzie okazja, to zapytam, aczkolwiek, na pewno nie chodzi o Prince Polo jako batonik, po prostu taki ciekawy tytuł. Też jest to zapisane w katakanie poprawnie, jak już wiecie, obcojęzyczne słowa, więc nawet jeżeli to by był ten batonik, to jest to napisane poprawnie. I słuchajcie, kolejne znaki, kolejne, które chyba są najbardziej kontrowersyjne, bo przyznam, że w pierwszej sekundzie nie wiedziałam, o co może chodzić. Przeczytałam to jako Fumidzuki. Fumidzuki, to takie naturalne, za pierwszym rzutem oka przeczytam jako Fumidzuki. I tutaj okazało się, że jest to użyte w czytaniu Hudzuki. Japończycy tak mówią między fu a hu ten dźwięk. I też nie dzu, jak nie wiem, zu jak zupa, tylko takie dzy, takie... Ciężko ten dźwięk przedstawić, w każdym razie jest to coś pomiędzy zu a dzu, takie z, i między fu a hu, takie hy, czyli hyzyki. Tadam, pewnie powiedziałam to źle, aczkolwiek nie mam teraz pod ręką żadnego Japończyka, wybaczcie, mimo że w kolejnym odcinku, słuchajcie, dowiedziałam się o tym dopiero z kolejnych scen teledysku, tak naprawdę, ponieważ to słowo zostało zapisane w romadzie, czyli zlatynizowane, napisane naszymi znakami i tylko dlatego wiedziałam, że nie czyta się go jako Fumidzuki. I chciałam troszeczkę pogrzebać na ten temat, i tak jak myślałam naturalnym czytaniem, takim, że patomitara, patrzymy na to i pierwsze co przychodzi nam na myśl, to jest właśnie Fumidzuki, ale również jest czytanie Hudzuki, czyli tak jak tutaj zostało użyte, na lipiec, ale z kalendarza lunarnego. W kalendarz księżycowy, o którym już wiele razy opowiadałam w swoich starych filmach, o królikach na księżycu chociażby, więc kalendarz księżycowy kiedyś właśnie na lipiec, siódmy miesiąc roku mówiło się właśnie Fumidzuki. I to też jest poprawna nazwa. Fumidzuki to również nazwisko albo imię i okręt jakiś. Nie lubię takich tematów, więc nie bardzo się orientuję i nie chciałam już grzebać, żeby nie przedłużać. W każdym razie wątpię, żeby tutaj pani Darii chodziło o mangakę, który się nazywa Fumidzuki, albo właśnie o ten okręt. I słuchając tej piosenki, bo chciałam przesłuchać, może coś w piosence znajdę, padały różne miesiące, był maj, czerwiec i pojawiła się w końcu zwrotka z lipcem. Znów liczę na kwiecień, na maj i na ciebie. Lipiec w słońcu skąpie się i tak. I wiedziałam już tak, na pewno chodzi o lipiec. I słuchajcie, moją teorię, że chodzi o lipiec, potwierdziła, ale też jednocześnie zaprzeczyła pani Daria w wywiadzie, mówiąc, że po prostu piosenka powstała w lipcu, dlatego taki tytuł. I też w sekcji komentarzy pod tą piosenką, ponieważ słuchałam tej piosenki, znalazłam taki komentarz, który sugerował, że jest to błąd pisowni, że chodzi o inny znak, że ten pierwszy znak powinien być to znak na f jako brak, f w języku, nie, japońskim, tak? I no niestety, ale muszę się nie zgodzić, ponieważ taki zapis znaków, że to fu na brak i tsuki na księżyc albo na miesiąc razem w języku japońskim nie występuje jako żaden rzeczownik, tylko jako japońskie imię i faktycznie czytamy go jako hyzuki albo hyzuki, hyzuki, aczkolwiek jako słowo samo w sobie nie ma żadnego znaczenia, ale pogrzebałam jeszcze głębiej w japońskim słowniku i pokazało mi się tłumaczenie na język chiński b-yue, na pewno mówię to źle, bo nie znam chińskiego, w każdym razie b-yue i pisze się tymi samymi znakami, a oznacza brak miesiączki. No, sama benkyo ni narimashita, czegoś nowego się nauczyłam. Także na pewno chodziło o siódmy miesiąc z kalendarza lunarnego japońskiego i jest to poprawna wymowa, pisownia, także nie ma się czego przyczepić. Mało osób może o tym wiedzieć, ponieważ obecne czytanie to takie naturalne, to jest właśnie Fumidzuki, ale Hudzuki również jest poprawne. Kolejne, co rzuciło mi się w oczy, to Metropolis i była jedna kreska i nie wiedziałam, co tam jest dalej, czy Metropolis,
czy Mutro nie wiadomo co tam. I też oczywiście w osobnym filmie pojawiła mi się propozycja, że chodziło tak o metropolisy, czyli metropolię po prostu. No i wiemy, że już chodzi o Warszawę, tak? Metropolia Warszawa, tak się mówi? Chyba tak. No najwyżej mnie poprawicie, nie? I słuchajcie, na sam koniec został mi taki smaczek, który po prostu dał mi do myślenia na co najmniej godzinę. Naprawdę na co najmniej, bo nie liczyłam czasu, ale no miałam fazy olśnienia i załamania jednocześnie na przemian. W każdym razie jest to kiako, pierwsze dwa znaki kiako, myślnik yume. I słuchajcie, dwa słowa zestawione obok siebie, tym myślnikiem oddzielone. Pierwsza myśl, kiako. Kiako jest to taka rampa w kinie, w teatrze, która rzuca światło, żeby się nie potknąć. I myślę, kurde, o co chodzi? Po co piosenka miałaby mieć rampę, która ma jakieś tam świetlówki czy coś tam, żeby się nie potknąć? I myślałam, może to jest połączone z tym snem, żeby się nie potknąć chodząc w snach, czy nie wiem, dochodząc do tego snu, żeby się nie potknąć, żeby uważać pod nogi. Słuchajcie, kompletnie nie miałam pojęcia, o co może chodzić. Naprawdę, nie wiedziałam. I próbowałam to jakoś połączyć, nie łączyło mi się to. Zerknęłam właśnie na profil pani Darii i znalazłam, że przetłumaczyli to słowo jako reflektory. I myślę, kurde, ale to nie są reflektory. Dlaczego to tak przetłumaczyli, że przecież reflektory to jest zupełnie inne słowo. Reflektory są typową kalką językową z języka angielskiego, tak? Czyli headlight. No totalnie mi się to nie łączyło i nie mogąc nic wymyślić, po prostu wzięłam i w notatkach napisałam duży czerwony pytajnik, poszłam dalej, oglądałam dalej teledysk, patrzyłam co tam jest dalej. I dopiero na sam koniec, jak puściłam sobie wywiady, bo najpierw sobie robiłam notatki z teledysku, a potem ze słowników, a dopiero potem siadłam do wywiadów. I słuchajcie, w języku japońskim, ale też w angielskim, występuje taka fraza jak w świetle reflektorów. Tak? Czyli osoba, która stała się popularna, na którą patrzy cały świat. I w języku japońskim jest takie wyrażenie i nazywa się ono kyakko wabiru. Czyli to abiru też używamy na przykład, jak bierzemy prysznic, skąpiemy się pod prysznicem, więc jest to takie skąpanie się w świetle właśnie reflektorów. I kyakko wabiru możemy używać dosłownie, jako że stoimy na scenie i uderza w nas ten właśnie ten reflektor. I tutaj w ogóle znalazłam fachową nazwę, że to się nazywa, uwaga, światło wapienne. Wiedzieliście? Bo ja nie. Także nauczyłam się czegoś nowego. I kiakko może być tym światłem wapiennym właśnie, tym światłem wapiennym, które w Was uderza, ale może też być niedosłowne rozumienie tej frazy, jako właśnie skupiać na sobie całą uwagę, czyli jesteśmy w świetle reflektorów. I miałam takie olśnienie, po prostu satori na najwyższym stopniu, że sama się poczułam, jakby mnie właśnie ta lampa, to światło wapienne wzięło i tak z nieba na mnie spadło, że dostałam olśnienia, bo w końcu zrozumiałam, o co chodzi i językowo, i stylistycznie. No bo żadne inne polskie słowo nie pasuje faktycznie jako kiakko. No nie przetłumaczymy tego jako rampa, nie przetłumaczymy tego jako skupić na sobie uwagę. No nie ma to sensu, więc zostało to przetłumaczone krótko, jako reflektor. Mi się od razu skojarzyło, jak ja byłam młodsza, to było takie powiedzonko w świetle Jupiterów. I Jupiter to też jest takie światło reflektoru pokazuje, ale nie wiem co pokazuje, z aparatów, więc no mogłoby też być Jupitery i sen, sny czy tam marzenia, to yume, no ale zostało użyte reflektory i zostało użyte poprawnie, w ogóle wow, to zostało tak dobrze przekminione, tak dobrze wykombinowane, ale nie przekombinowane, że normalnie mówię Wam, siedziałam na kanapie z takim mam satori, mam olśnienie, po prostu totalne olśnienie, nie? I właśnie też później, jak słuchałam wywiadu i pani Daria opowiadała, o czym jest ta piosenka, ale nie będę Wam mówić, sami sobie zobaczcie, no to zrozumiałam i pomyślałam, kurde, no przecież jak ja to wszystko powiem, jak to wygląda i że też jest w języku angielskim taka fraza i w języku polskim i w japońskim, to wszystkie olśni nagle, tak jak mnie. Ale też, słuchajcie, wysłuchałam piosenkę. I na pewno tak samo jak i mnie, tak samo i Was, zaskoczy to, że są japońskie wstawki, są śpiewane po japońsku, w języku japońskim. I kiedy słuchałam tej piosenki, to robiłam notatki
wiecie, nie znając tekstu ze słuchu. Po prostu słuchałam, napisałam sobie notatki i nie zgadniecie. Znalazłam później tekst w internecie i okazało się, że jest trochę inny. Więc albo ja mam problemy ze słuchem, albo ktoś tego nie dopilnował i w internecie jest zły tekst. Słuchajcie, już Wam napiszę, co znalazłam w internecie. I wersję, którą znalazłam w internecie, pierwsza fraza. Watashi oshitteruka? Czy wiesz, kim jestem? Watashi da to omouka? Myślisz, że to ja? Usoda, chigau yo? To kłamstwo, mylisz się. I na sam koniec jest kyakko dake da. Czyli ten, to tylko reflektory. I nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak. Byłam na badaniach słuchu, wszystko wyszło poprawnie, ale ja tam słyszę wyraźnie kyakko dakara. Nie kyakko dake da. Kyakko dakara. A wręcz słyszę to z takim naturalnym, takim zmiękczeniem dakala. Takie między R a L dźwięk. Takie kyakko dakara. Ja tam nie słyszę dake da. Nie wiem, naprawdę słuchałam tego z 40, z 50 razy tego jednego fragmentu i mimo szczerych chęci cały czas tam słyszę kyakko dakara. Nie wiem, ale jeżeli tłumaczymy to, czyli wersja z tekstu kyakko dake da, to oznaczałoby właśnie tu tylko reflektory, tak? R i L. A jeżeli byłaby to ta wersja, którą ja słyszę, czyli dakara, to oznaczałoby to, że bo to reflektory, czyli to one są przyczyną, dla których się mylisz, że one tak oślepiają, że ty mnie pomyliłeś. Dlatego może w tekście chodzi o to, że pytasz się, czy wiesz, kim jestem, czy myślisz, że to ja, to nie tak, to nieprawda, to kłamstwo, bo przez reflektory, bo reflektory cię oślepiają i widzisz kogoś innego. No nie wiem, ja to w taki sposób ogarnęłam. Może faktycznie ja za dużo przekminiłam, za dużo słuchałam, ale później mamy, słuchajcie, bardzo podobną zwrotkę na sam koniec już. Od 3 minuty 40 sekund sobie zapisałam. Początek jest taki sam. Watashi wo shitteruka, czyli czy wiesz, kim jestem? Watashi da to omouka, myślisz, że to ja? I następnie nie ma tego fragmentu z kłamstwem, jak to jest właśnie pokazane w internecie, że tak wygląda ten tekst, tylko ja słyszę kimi ga mieru no wa, to co ty widzisz, to co, na co teraz patrzysz, yume dake da, to są tylko sny, to są tylko marzenia, albo to tylko sen, nie wiadomo. Ja to tak słyszę i naprawdę dajcie mi znać, 3 minuta 40 sekund, czy słyszycie w tej piosence tak jak ja, że tam jest inny tekst? Czy ja już po prostu za długo słuchałam i mam jakieś urojenia? Ale wydaje mi się, że tam jest inna końcówka, inna jest ta zwrotka. No i to dake da albo dakara? Dajcie mi znać, naprawdę, byłoby super, gdybyśmy to razem przedyskutowali. Słuchajcie, to tylko był dwusekundowy klip, a ja już mam nagrane, kurde, pół godziny, więc lecimy sobie dalej. I w kolejnej scenie, gdy bohaterka biegnie, mijamy budynki, tak? Mija tam różne budynki i na nich też są napisy, w ogóle takie pipeczki malutkie, takie mikro, że nawet jak włączyłam jakość HD, nawet jak przybliżałam, to po prostu nie dało się tego rozczytać, więc wszystkiego się albo domyślałam, albo po proporcjach, kształtach i właśnie zawijaskach odgadywałam, co tam może być napisane. Więc tak, mamy te nasze reflektory i sny, mocno widoczne i omawiane już to Hidzuki. No i potem mamy bardzo widoczne kaonashi, zapisane zarówno w romadzie, jak i w katakanie. No i tutaj o kaonashi to nawet była dyskusja u mnie na grupie na Facebooku, więc tylko tak w paru słowach. Jest to jedna z postaci występująca w filmie animowanym W Krainie Bogów. I z tego, co się dowiedziałam, był to jeden z ulubionych filmów właśnie pani Darii. Nie ma tutaj za dużej filozofii, nie ma tutaj żadnego ukrytego przekazu. Po prostu pani Daria świadomie wybrała tą postać, imię tej postaci, nazwę tej postaci, ponieważ ona była taka ambiwalentna. Nie wiesz, czy ją kochać, czy ją nienawidzić. Raz była bardzo zła, raz była bardzo dobra, raz była urocza, raz była obrzydliwa. Sami musicie zdecydować, czy się wam podoba, czy się wam nie podoba, czy ją lubicie, czy nie. W każdym razie z takiego językowego punktu widzenia wyjaśniającego kao, czyli twarz, nasi, czyli że czegoś nie ma, kao nasi, beztwarzowiec, bez twarzy. Myślę, że to jest dość wymowne, prawdopodobnie pasuje według autorki do jej tekstu, do tego, co stworzyła.
Kawanashi jest to jedna z ulubionych tutaj postaci w Japonii ze studia Ghibli, czyli tych animacji studia Ghibli. I świadczą o tym nie tylko różne kabarety, nawiązania w cosplayach, czy nie wiem, nawet w filmach. No ale też do tej pory, mimo że jest to stara animacja, to możecie wciąż kupić masę różnych produktów właśnie z Kawanashi. Są różne kąciki z Ghibli, tam jest zawsze masa tego wszystkiego. Jedną z takich najpopularniejszych rzeczy jest skarbonka, która zżera wasze pieniążki. Jeżeli nie oglądaliście filmu W Krainie Bogów, koniecznie sobie obejrzyjcie, już wiecie co będziecie oglądać po moim filmie, zaraz po tym jak wysłuchacie piosenki pani Darii. Ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że na pewno jest ten film w języku polskim, z dubbingiem polskim, ponieważ jak ja byłam dzieckiem, to ten film był w kinach. A później go chyba puszczali w telewizji. Ja tam akurat już nie patrzyłam, ale wydaje mi się, że jest to dość znana animacja. I słuchajcie, przechodząc sobie dalej do kolejnego napisu, którego rozczytanie graniczyło z cudem i mi samej udało się to odczytać tylko po środkowych sylabach, bo były w hiraganie sugiru. No i później oczywiście odnalazłam ten utwór w osobnej piosence Midika Sugiru Yume, czyli za krótki sen. Jak dodamy do czegoś sugiru, to że jest coś za bardzo, czyli Midika Sugiru za krótkie, Naga Sugiru za długie, U Sugiru za dużo i tak dalej, i tak dalej. To sugiru, to taka konstrukcja jest. No i tutaj wszystko jest poprawnie, nie ma się naprawdę do czego przyczepić, tylko czcionka. Bo przy samym teledysku, jak popatrzyłam, to po prostu była malutka, a potem jak popatrzyłam na osobny teledysk, czy tam zapowiedź tej piosenki, no to ten ostatni znak właśnie na ru, tą hiraganę ru, był bardzo nieczytelny. Przypominał mi wymarłą już katakanę na ui. Nie wiem, czy wiecie, ale w japońskim był taki znak ui. I już jej nie używamy, już jej nie ma. Nie ma tego dźwięku, ale znak taki był i on mi bardzo go przypomina. Ale ja wiem, że to jest czcionka i po prostu kiedy piszemy w określonej czcionce, to się wszystko zmienia. Więc taka oto właśnie ciekawostka na ten temat. I myślałam, że może tylko ja tak mam, ale też zapytałam paru Japończyków i paru Polaków tutaj w Japonii. I wszyscy pytali mnie, co to jest za znak, o co to chodzi, nie? I też no po prostu bardzo nieczytelna czcionka z tym ru na końcu, ale tak to wszystko ok. I słuchajcie, ostatni napis z budynków, ale też mikroskopijny na maksa i udało mi się go rozczytać tylko po czterech sylabach tak naprawdę, czyli raroidu, raroidu. I znalazłam utwór me poraroidu, shashin me, czyli oko, oczy, jak już wiecie, liczba mnoga jest domyślną, czyli me, oczy, oko, poraroidu, shashin, czyli zdjęcia z polaroidów, polaroidowe, nie wiem, czy się to odmienia, w każdym razie chodzi o zdjęcie polaroid i jedyne, co tak naprawdę mogłabym się tutaj przyczepić, ale bardzo, bardzo na siłę, ponieważ słowo poraroidu shashin jest słowem poprawnym, występuje ono i w słowniku, i jest to takie książkowe, poprawne słowo. Ale tak samo jak w Polsce nie mówimy polaroidy, tylko instaxy, tak samo w Japonii mówimy na to cieki, 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 cieki. Jak ktoś interesował się jakimiś idolami, czy jakimiś visual kei bandami, to zawsze cieki były do sprzedaży, można było sobie kupić właśnie takiego instaxa, ale to jedyne, co bym się musiała tak na serio, na siłę przyczepić, że po prostu nienaturalne książkowe słowo, ale jest poprawne, nie? Kolejna scena, wchodzimy, znaczy nie wchodzimy, nie udaje się nam wejść do klubu, ale nad klubem jest w romadzi napis Senso Toyoru. W ogóle buziaczki przysyłam temu, kto zrobił przedłużenie nad O, bo wiele osób pisząc właśnie w romadzi, zapisując wszystko już naszym alfabetem, zapomina o tych przedłużeniach, o tych wszystkich dodatkowych kreseczkach nad U, nad O. Tutaj jest wszystko pięknie, ładnie, więc bardzo się cieszę. No i na sam koniec, chyba najbardziej znany wśród wszystkich, myślę, że nawet jak ktoś się nie interesuje Japonią, to zna ten znak, jest to znak na miłość, ai, nic dodać, nic ująć, w pewnym momencie ten znak znika, ale to już wy musicie sami zobaczyć ten teledysk i się domyślić, dlaczego nagle miłość zniknęła, wyparowała. No i tak, no i w ogóle w ostatniej scenie końcowej też pojawia się budynek z napisem ten polaroido me, polaroido shashin, ale to już omawialiśmy, więc o tym nie wspominam. I słuchajcie, nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że wszystko zostało perfekcyjnie przemyślane, dopracowane, cały ten album, te wszystkie historie, ten teledysk, nawiązanie w tekstach do tytułów po japońsku, własne historie, które przeżywała autorka pisząc dla nas te teksty. No piękna sprawa. No co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? No po prostu wydaje mi się, że nad tym wszystkim naprawdę był ktoś, kto zna japoński, jakiś tłumacz, czy ktoś, kto po prostu bardzo dobrze zna ten język i miał nad tym pieczę, czuwał nad tym.
czego nie można powiedzieć po teledysku, Tamagotchi od Taku na Fide. W każdym razie, jeżeli pani Daria oglądała ten film, Utskary Samadys. Naprawdę ogromne good job. Bardzo, 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 bardzo ogromne kciukasy. No, było to przyjemnością wejść w ten świat, posłuchać tej muzyki i zobaczyć to wszystko. Naprawdę fajna zajawka. Pani Daria jest mniej więcej w moim wieku, więc myślę, że mamy podobne historie, jeżeli chodzi o wchodzenie w ten świat mango i animo, jak to niektórzy mówią. Ale naprawdę bardzo było to miłe. Ja z przyjemnością czekam na kolejne utwory. Troszkę się wkręciłam. Słucham sobie już pani Darii. Już mogę to w końcu powiedzieć, żeby nikt nie myślał, że nie zdała mi się wypowiadam. Słucham już sobie troszkę. I teraz już mogę oficjalnie powiedzieć, że słucham. A wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Bye, bye. Bye, bye.